Do TVP na środową debatę Robert Biedroń pójdzie w koszuli zakupionej w Końskich. Po wizycie w regionie był on pod wrażeniem wielkiego grzejnika ze Stąporkowa i smaku kugla z gminy Radoszyce. Kandydat na prezydenta RP rozmawiał z mieszkańcami o problemach regionu. Dużo uwagi poświęcił ludziom pracy, problemowi bezrobocia, ale i temu, co zrobić, by młodzi nie chcieli wyjeżdżać z takich regionów jak powiat konecki. Biedroń z naszego miasta apelował też do prezydenta Dudy słowami: niech pan przyjedzie do Końskich i przeprosi. Twórca Wiosny, a obecnie jeden z trzech liderów Nowej Lewicy, swój objazd po naszym regionie zaczął od Końskich. Przy Placu Targowym zorganizowano briefing prasowy, a Biedroniowi towarzyszył poseł na Sejm Andrzej Szejna oraz szef struktur Nowej Lewicy w powiecie koneckim Robert Plech. Biedroń mówił głównie o sprawach socjalnych, rynku pracy i projekcie pakietu pracowniczego, który dziś parlamentarzyści Nowej Lewicy składają w Sejmie. Dzień dobry Końskie, dzień dobry Polsko, witam serdecznie Państwa. I dziękuję za to miłe przyjęcie. Jak patrzę na prezydenta Dudę, który był tutaj niedawno i podpisywał projekt Kolej Plus, to pytam, gdzie jest kolej w Końskich? No właśnie, kiedy będzie? Gdzie są PKS-y w Końskich? Niestety nie ma. Politycy od lat odcinali tego typu miejscowości jak Końskie od tlenu. Krok po kroku zamykali kolejne połączenia autobusowe i kolejowe. W 2009 roku z Końskich ruszył ostatni pociąg. Niestety, od tego czasu żaden inny pociąg tutaj nie przyjechał. W 2012 roku zlikwidowano PKS-y, tak jak w całej Polsce. 12 milionów ludzi nie ma dostępu do autobusu, do pociągu, do transportu publicznego. Tak wygląda rzeczywistość dzisiaj wielu polskich miast. Bezrobocie w Końskich jest jedno z najwyższych w Polsce. Wynosi prawie 12%. To nie jest sprawiedliwość. Jesteśmy, szanowni państwo, dzisiaj tutaj w Końskich, żeby powiedzieć jasno i wyraźnie, że nie ma naszej zgody jako lewicy, ale mojej także jako kandydata na wypychanie kolejnych ludzi na bezrobocie, na niepewne umowy śmieciowe. Nie ma naszej zgody na niskie płace, a tutaj w województwie świętokrzyskim, jak w mało którym województwie, ludzie odczuwają, czym są niskie płace, czym jest brak pracy, czym jest niepewność pracy, bo wiele osób jest wypchniętych na umowy śmieciowe. Brakuje stałych form zatrudnienia. I dlatego tutaj, z tego miejsca, chciałbym dzisiaj przedstawić pakiet pracowniczy. Pakiet pracowniczy, który Klub Lewicy składa dzisiaj w Sejmie. Pakiet pracowniczy, który naprawia wszystko to, co kolejne rządy PiS-u i Platformy Obywatelskiej zniszczyły przez lata swoich rządów. 2 600 000 ludzi dzisiaj pracuje na tak zwanych umowach śmieciowych. Umowach, które nie gwarantują, nie załatwiają podstawowej zasady bezpieczeństwa zatrudnienia. I pamiętam, jak prezydent Andrzej Duda, objeżdżając Polskę 5 lat temu, także tutaj, w Świętokrzyskiem, obiecał, że zlikwiduje umowy śmieciowe. Czy prezydent Andrzej Duda zlikwidował umowy śmieciowe? Nie zlikwidował. Obiecał likwidację umów śmieciowych i nie dotrzymał słowa. Oszukał ludzi, oszukał mieszkańców Końskich i Świętokrzyskiego. Panie prezydencie, jak ma pan cywilną odwagę, zamiast dzielić ludzi na lepszych i gorszych, niech przyjedzie pan do Końskich i przeprosi. Przeprosi za to, że oszukał pan ludzi. Biedroń podkreślał także, że w Polsce trzeba budować zgodę, a nie podziały. Chciałem państwu powiedzieć jeszcze jedno. Możemy się różnić, możemy się ze sobą nie zgadzać, ale jak będziemy się obrażać, to Polski to do niczego dobrego nie doprowadzi. Jeżeli będziemy dzielić nasze społeczeństwo na tych, którzy są ludźmi i którzy nie są ludźmi, na lepszy i gorszy sort, to nie zbudujemy niczego. Albo będziemy szukali tego, co nas łączy, albo popadniemy w chaos i apatię,
Albo będziemy budowali społeczeństwo, które jest solidarne, albo będziemy jeszcze bardziej podzieleni. Z kolei poseł Andrzej Szejna mówił o problemach regionu i wzywał do zaufania kandydatowi, który chce rozmawiać z najmniejsze regiony jako były prezydent Słupska i stawia na zmianę. Te problemy otaczają nas na co dzień. To jest przede wszystkim brak równych szans. Dla młodzieży szczególnie. Ten brak równych szans spotyka młodych ludzi już od dnia narodzin. To jest to, o czym mówiłeś wielokrotnie. Brak równego dostępu do żłobków i przedszkoli. I dlatego w twoim programie właśnie znalazło się budowa 200 tysięcy nowych miejsc w przedszkolach w Polsce. Drogi Robejcze, jesteś w mieście, które jest wykluczone komunikacyjnie. Powiedziałeś o tym. Pan prezydent Andrzej Duda przyjechał, podpisał i odjechał. I tyle go widzieliśmy. Bo chodziło oczywiście 3 miesiące temu o propagandę. Bo pan prezydent myślał, że wybory będą wcześniej, a są później. I już widzimy, jakie były jego intencje. I chcę powiedzieć dzisiaj stanowczo, jeżeli Robert Biedroń będzie prezydentem, to nie po to tutaj przyjechał, żeby odjechać i o nas zapomnieć. On będzie o Końskich, o tej wizycie w Końskich pamiętał i tu wróci. Nie tylko, żeby podpisywać ustawy, ale żeby otwierać być może peron w Końskich i być może otwierać kolejne połączenia. Jedyne, co dzisiaj się zmieniło, to dzięki samorządom, bo to na samorządach rozwój edukacji, wykluczenie komunikacyjne stoi pozytywnie. Na spotkaniu oprócz mnóstwa zwolenników pojawiło się też kilku przeciwników Biedronia. Wykrzykiwali oni różne hasła, niestety również homofobiczne, jak gdzie masz pierwszą damę, czy w jaki sposób chcesz się rozmnażać. Spotkała go również bardziej konstruktywna krytyka. Wiemy, kto jakie ma orientacje, ale mało tego. My tych ludzi szanujemy, mało tego, nie tylko szanujemy. To tak jak ja pana, bardzo pana szanuję. Ja pana szanuję. Biedroń przeszedł po Koneckiej Targowicy, rozmawiał ze sprzedawcami, zakupił też białą koszulę w jednej z targowych budek oraz pierzgę od jednego z producentów miodów. Po wizycie w Końskich Robert Biedroń udał się do miejscowości Wiosna w gminie Radoszyce, by zjeść śniadanie i porozmawiać z mieszkańcami tamtejszych okolic o ich problemach. Polityka ugościł Andrzej Ślifierz w swoim gospodarstwie agroturystycznym, a oprócz niego powitał go także gospodarz gminy, burmistrz Radoszyc Michał Pękala. Obaj podkreślali, że tak jak Roberta Biedronia, przyjęliby u siebie też wszystkich innych kandydatów. Dla nas wydarzenie byłoby zawsze, jak ktoś, powitalibyśmy prezydenta Dudę, powitalibyśmy wszystkich innych prezydentów, którzy kandydatów na prezydenta. Także każdy program, każdy tego jest nam zbliżony. Zapraszamy gości. Miło tutaj było gościć też burmistrza miasta Radoszyc, sympatyków bardzo dużo, było świetnie, gościna się udała. Wiosna jest tolerancyjna dla wszystkich ludzi, dla wszystkich wyznań, dla wszystkich tego, dlaczego mamy nie gościć kandydata na prezydenta Roberta Biedronia, który jest świetnym mówcą, menadżerem, także samorządowcem, jest wrażliwy na tematy społeczne, także tutaj poszły takie ciekawe rozmowy. Mieszkańcy zadawali pytania, pytał się, co doskwiera nam tutaj na wsi i co możemy jeszcze zrobić więcej, no także pytań trochę padło jak na kandydata i życzymy mu jak najlepszych wyników wygranej. Wszystkich kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej serdecznie zapraszamy do naszej gościnnej gminy, miasta i gminy Radoszyca. Już gościł u nas kilkanaście miesięcy temu Władysław Kosiniak-Kamysz, dzisiaj gościł Robert Biedroń. Zapraszamy pozostałych kandydatów, naprawdę piękne miejsce z mieszkańcami, które mają duże serca. Dużo tematów było dotyczących samorządów, bo jak wiemy, pan Robert Biedroń to były prezydent Słupska i w związku z tym bardzo się interesuje samorządem. Były tematy dotyczące oświaty, były dotyczące podatków, były dotyczące subwencji. Ale były też tematy dotyczące naszej potrawy regionalnej, bo która mu bardzo zasmakowała. No i obiecał, że będzie nas odwiedzał częściej. Robert Biedroń wybrał na cel swojej wizyty Wiosnę także z uwagi na nazwę partii Wiosna, którą kilkanaście miesięcy temu zakładał. W gminie Radoszyce spróbował on tradycyjnego kugla. Podziwiał też kapliczkę zbudowaną przez mieszkańców. Następnie kandydat na prezydenta udał się do Stąporkowa. Tam przywitało go wielu mieszkańców, wśród których dominowały osoby młode.
Rozmawiano z politykiem o perspektywach miejscowości, a większość młodych podkreślała, że w Stąporkowie nie ma zbyt wielu miejsc do spędzania wolnego czasu. Potem zorganizowano małą sesję zdjęciową przy charakterystycznym pomniku Grzejnika. W Stąporkowie Robert Biedroń przed naszą kamerą podsumował swoją wizytę w powiecie koneckim. Zapowiedział także, że w koszuli zakupionej w Końskich wystąpi w debacie TVP, która będzie miała miejsce już w środę wieczorem. Przede wszystkim chcą rozmawiać o swojej przyszłości, o braku perspektyw często w tego typu miejscowościach. To dotyczy szczególnie młodych ludzi, którzy tutaj dzisiaj, jak widzi pan, licznie mnie tutaj powitali i oczekują od państwa tego, żeby państwo stwarzało im warunki do zostania tutaj. Jeżeli nie zmieni się klimat społeczny, przede wszystkim politycy, którzy dzielą społeczeństwo, to ci młodzi ludzie będą wyjeżdżali stąd, bo się po prostu duszą w takich miejscowościach, bo nie mają perspektyw, bo państwo też nie tworzy miejsc pracy w mniejszych miastach. Co więcej, ta pandemia pokazała, że te miejsca pracy, które są słabej jakości. Ludzi się wypycha na umowy śmieciowe, na bardzo niskie wynagrodzenia i to trzeba zmienić. Polska to są właśnie takie miejscowości jak Końskie, jak Wiosna, jak Stęporków i w nich trzeba być. Politycy powinni je odwiedzać, więc ze zdziwieniem przyjmuję, że jestem tutaj pierwszym i jedynym kandydatem, który odwiedził tę miejscowość. Jutro debata w TVP, wybiera się pan? Tak, oczywiście, że się wybieram. To zapytam pół żartem, pół serio. Kupił pan w Końskich koszulę? W tej koszuli na debatę? W tej koszuli będę na debatę z Końskich, więc niech całe Końskie obserwują, jak Biedroń w koszuli z Końskich wystąpi na debacie. Z powiatu koneckiego lider Nowej Lewicy udał się do Skarżyska Kamiennej, by kontynuować cykl spotkań zaplanowanych w ramach kampanii wyborczej.